Cześć tu! I tatuś! Siemanko, dzisiaj coś... Nie? Chowanko. Chowanko niesamowitego. Pierwszy raz na tak naprawdę trzy kamery. Będziemy mieli dwóch operatorów, kamerzystów. Za chwilę zagramy o jednego. Jednym jest twój braciszek, a drugim jest moja żona, czyli twoja mama, tak? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Gareth. Chowany będzie polegał na tym, że Oluś ze swoim kamerzystą schowa się gdzieś w tym parku tutaj. To jest park promienisty, który jest parę hektarów, żebym miał ułatwione zadanie. Skorzystamy z zegarka Gareth, który będzie miał na ręku Oluś, tak? Będzie zegarek na wierzchu, bo ja będę się wspomagał w szukaniu Olusia. Na przykład wyślę z aplikacji, wszystko będziecie widzieć, żeby zegarek Olka wysłał mi na przykład zdjęcie. Zobaczymy, czy po tym zdjęciu. Potem do niego zadzwonię na kamerkę. Będą różne rzeczy, będzie mi podpowiadał. Ma 15 minut na schowanie się, a potem my mamy 15 minut, żeby ciebie znaleźć. Zobaczcie, wbijajcie subskrypcje, bo na 10 tysięcy... Nasi widzowie znają nasz mamy. Na 10 tysięcy subskrypcji będziemy odcinek z mamą nagrywać, gdzie będziemy coś otwierać. Może babskiego, a może coś chłopięcego. A jeżeli Olkowi uda się schować tak, że przez 15 minut go nie znajdę, dostanie 5 dyszek. Oh yeah. Okay, Josko, superosko. Dobra, włączamy stoper. I macie 15 minut na... schowanie się przede mną, tak, Olusiu? Dobra, stoper. Uwaga, no to na 3-4 naciskamy. 3-4. Poszło. Dobra, lecimy, to uciekaj. Kamerzysta, mama włącza kamerkę. My idziemy tam, żeby nie widzieć, gdzie oni poszli. Widzimy się za chwilę, albo ich będziecie widzieć. Zobaczymy. Na raz. Już minęło nam 50 sekund. Więc no w miarę dużo. Masz jakiś pomysł na kryjówkę? O razie nie. Takie wielkie bagna. Bagna nas zaciągną i pobagna. Ja mam dla ciebie propozycję. Mam dla ciebie propozycję, Olek. Toj toju? No? Nie. Tam by cię nie znaleźli. Olek z mamą poszli się chować, a zapomniałem najważniejszej rzeczy. Ten zegarek, co ma Oluś, nie tylko z najnowszej kolekcji Gareth, możecie mieć za 20% taniej, wpisując Olus 20, i wtedy macie wszystkie nowe, najnowsze zegarki i nie tylko, cały sprzęt elektroniczny 20% taniej. Wchodzicie na www.gareth.pl. A może pójdziemy do tego drugiego parku? No to jest jeden ten sam. To jest druga część parku. No. Najpierw zobaczmy ten. Zabrałem krótką, bo było tu w krzakach. Myślisz, że w krzakach? Mhm. Taką dobrą krzakę. Wiesz co, ty jesteś... Mamy światło też, mama. Aha. Jakby było w jakieś tu ciemno, to mam światło. Może jednak w tamtą stronę. Dobry. Nie? I mama, ja nie jestem wcale głupi. Wziąłem światło po to, że na przykład jak będziemy w ciemnym miejscu oświecić. Aha. Sobie, żebyśmy coś widzieli. A pokaż, ile czasu nam minęło. Widzisz? Pokaż. Już pokaż. 3 minuty. Pokaż. 3 minutki. Aha, dobra. No to... minęły. To co, idziemy do tej drugiej części? Mhm. Myślę, że najpierw będę szukać w pierwszej, zdecydowanie. Tak myślisz? Tak. Uwaga, ile nam zostało? A, pokaż. 4 minuty. Znaczy nie 4 minuty, tylko 4 minuty. Mhm. Tak, ty zawsze na ulicy się patrzcie w lewo i w prawo. Brawo! Tam jest nieoczywiste miejsce. Ja tam w ogóle tego miejsca nie znam. Którego? Tu. Ja tu kilka razy w życiu byłem. Tak? Tak. Ja zawsze szedłem, ale jak szedłem, to szedłem w tamtą stronę. Aha. Ile nam zostało? Już 6 minutek minęło. No. Zobacz, mam już na kierunek. Przybliżenie zrób. Mhm. 6 minutek i 20 sekund. No chodź. Przytem nigdy nie byłem, co jest ten powód. No i dotknę, bo nigdy tego nie dotknąłem. Jakiś... Posąg Indiany. Dziwne, no to nic nie ma.
No. To jest Disneyland. Dobra, już wiem. No. Tam, mama, 7 minut już. Chodź tam. Gdzie tam? Zostało nam 6 minut. Ale gdzie tam? Nie. A tam. Nie, bo tam to gdzie, to cię znajdą od razu przy drodze. Patrz ty. Nie, mama. No. Tutaj chyba tylko 2 razy w życiu albo 3. Tak przechodziłem. Zawsze przechodziłem od tamtąd. Widzisz, bo to jest taka dróżka. Od tamtąd przechodziłem. Zobaczę, czy jest ciemno. Tak, jasne. Olek, a tu? Trochę tam jest śmieci, co prawda. No chodź. No chodź. Patrzę na pieczę, nie jest to zamykowane. Za tym drzewem. No. Chodź jeszcze zobaczyć od drugiej strony. Tu jest dobra, zobacz. Ktoś na basenie zostawił ręcznik chyba. No to co? Tutaj? Czy idziemy jeszcze dalej? Sprawdźmy jeszcze minutę. Bo już na miarę mało czasu zostało. No. O, to jest kryjówka dobra dla myszy. Nie, ale tu może się da. Nie. Zobacz, może tam wejdziesz. No. Ale ty musisz też tam wejść. No wiem. To jest dla mnie. No. Tam się da wejść? No da się. Jesteśmy winnerami. Chyba ty... Uważaj na oczy. Znajdzie, wiesz na czym. Na czym uważaj. Chyba, że mu zegarek pomoże. O kurde, chyba jednak ja tam nie wejdę. No, ale musisz. Chyba nas nie znajdą. Dobra, zobaczcie, tam przejść, tam nikogo nie widać. No i co? Tutaj też nas nie widać. Nie, tu. Zaraz, tu. Dobra. Tam przejdź. To co, tu zostajemy? Nie. Dobra, już dalej nie przechodź. No wiem, to... A nie, bo nas widać, co że zostajemy. Nie widać, to ci tylko tak wydaje. Nie, to ci się tak wydaje. Zobacz, widzisz, tego nawet nie widać. To są skarpetki. Chyba majtki. To są majtki? Zostaw. Olek. Ble. O, ślimacze. O! Ślimaczkę założyłem, zobaczcie. Jak widać na kamerze. O, ślimaczek. Uwaga, ostatnia minuta czasu. Myślisz, że wygramy? No. Ja myślę, że przegramy. Nie, nas tutaj nie znajdą. Tutaj nas nie znajdą. Najlepsze znajdą, dobra kamerę. Dobra. A kto znalazł? Jakby ktoś... Mama. Uwaga. Mama. Historyczny moment. Odliczaj ze mną. 10, 9. Nie. Poczekaj, od 5. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Okej, 15 minut minęło. Znaczy dokładnie 15 sekund trochę się zagapiliśmy, lecimy szukać, a to nam pomoże w tym aplikacja Garrett. Nie będziemy namierzać na razie ich po GPS-ie. Najpierw zrobimy sobie zdjątko. To teraz ja ich włączam. Jak myślisz, Tobiaszku, gdzie oni poszli? Tam. Myślisz, że poszli do drugiego parku? Znaczy tak. Przez ulicę? No dobra, na razie idziemy. Robimy teraz zdjątko. Poczekajcie. Kurczę, jakie tu jest błoto. Uważaj. Zdalny aparat. Zrób zdjęcie. Tutaj była mama, ale ją zamarzymy. Okej, okay, sukces. Zobaczymy, czy coś fajnego się... Zdjęcie. O, patrzą w telefon. Co ty tu możesz robić? Pokaż. Zobaczcie. Telefon, kontakt, połączenie wideo, aparat, galeria. Tu mam zdjęcie. O, to masz, pokaż. Co masz w galerii? Takie zdjęcia. O, to pierwsze jest fajne. Pokaż je jeszcze raz. Znaczy zegarek, zobaczcie. Patrzą zegarek. Okej. Okay. Pewnie zobaczyli, że już jest start. Nic niestety na tym zdjęciu nie widać. Widać liście, są pod jakimiś drzewami. A jak widzicie, wszędzie to są drzewa. I wszędzie są takie same liście. Ja cię nie wiem, czy zdążymy. A, poczekaj, żeby nie było oszukaństwa. Musimy włączyć jeszcze, zatrzymać ten stoper. Stop i rejestr i start. Mamy 15 minut, powiedzmy, że do 14, że już minuta minęła.
A ja myślę, że oni gdzieś poszli w tamtą stronę, wiesz? Zrobiliśmy zdjęcie. Zrobiliśmy zdjęcie. Teraz będziemy... Posłuchamy, o czym rozmawiają. Okej, okay, dobra. Wchodzimy, czekajcie, w aplikację. Tu musimy z tego wyjść. Wychodzimy, tam był pokazany, ale ja nawet nie zwróciłem uwagi. I teraz zrobimy tak zwany podsłuch. Wpisujemy tu swój numer, który jest dodany. I wtedy zegarek Olka do nas zadzwoni, będziemy słyszeć, co mówią. Uwaga, poczekajcie. To też będę musiał zakryć, żebyście nie mieli do mnie numeru i nie wydzwaniali. Wysłany sukces. I czekamy teraz, aż zegarek Olka do nas oddzwoni. No, czekaj. O, jest. Dzwoni zegarek Olka. Dobra, odbieramy i słuchamy. Mam pokazać moim zdaniem najlepsze. No, ale za szybko. Kroki. Tyle zrobiłeś dzisiaj? Na tamtym mało. Zegarku, na starym zegarku mój maksymum to był 26 tysięcy. Nic na razie nam to nie daje, więc teraz zrobimy opcję kolejną, zadzwonimy na wideo, żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej, bo jak widzicie ten park jest wielki, nie wiem czy wiecie, w Parku Promienistych jest pomnik pękniętego serca, który jest na upamiętnienie, wiesz Tobiaszku czego? To poległych dzieci. Poległych, niestety zamordowanych dzieci w obozie hitlerowskim. Na razie tu nigdzie nie rzucę, chociaż mama założyła złą bluzkę Olusiowi, bo mega pomarańczową jest bardzo widoczna, co nam może też pomóc. Myślisz, że nas znajdą? Nie. Ja sobie pogram. No właśnie. Patrz, to się równa dobrze, to się nie równa. Może za szybko. To się równa, to się równa. To się nie równa. Nie, to jak kliknąłem, myślałem, że to jest X, Jezu. Nierówna, nierówna. Przecież kliknąłem dobrze. Dobra. Tak szybko klikasz, że... Sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. Mamy stopel, alarm. Co nie budzi na przykład, wiesz o co chodzi. No alarm. Właśnie, możesz sobie ustawiać jako budzik, nie? Nie możemy ich znaleźć, przeszliśmy... Powiedzmy pół parku, jesteśmy teraz gdzieś przy szkole, więc zadzwonimy do nich na wideo, może coś się dowiemy, wybieramy i dzwonimy. Czekamy na sygnał. Dzwoni, odbieram. O, halo. Halo. No cześć, bo słuchajcie, no nie możemy was znaleźć, mamy coraz mniej czasu. Może jakąś odpowiedź dacie? Tak, albo damy. Pokażę. Pokaż. Na razie widzę tylko ci... O, widzę liście. A co to leży? A, ja wiem chyba gdzie są. Ja wiem chyba ja, gdzie są. Też wiem. Dobra, już chyba wiemy, to jest chyba gdzieś koło siłowni. Też tak myślisz, a gdzie myślisz? Myślisz, że tam? Przy szkole no, gdzieś? Wydaje mi się, że to płot przed chwilą nam pokazali. Płot przed chwilą? No może. Dobra. Zobaczymy. Zostało nam tak naprawdę chyba z 2 minuty. Lecimy. Mam nadzieję, że was znajdziemy. Okej, okay, nara, nara! Nara! Chyba Tobiasz zmylił trop. Nie? Jak bo coś mówiło od szkoły. Szkoły jak teraz pójdę do szkoły, to już jesteśmy winerami. Jak gdzieś się tam jest cały czas, jak wchodzę w aplikację, to pokazuje się... W którym miejscu jest Oluś mniej więcej, ale na razie my się z tego nie korzystamy, za chwilę możemy skorzystać. A kto mówisz, że tam jest w tamtym miejscu? No wydaje mi się, że tam oni tam pokazali Murek i piesek mnie zaatakował. I murek co? Murek i kraty nam chyba pokazali tam. No właśnie w sumie tak. I tutaj, tu są kraty. Są kraty. Tylko to mi się skojarzyło. Dobra. Pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy, które robię na aplikacji, to działa we wszystkich telefonach firmy Garrett. Ściągasz aplikację i to wszystko możesz, szczególnie wy rodzice, macie dostęp i wiecie, co robią dzieci, o czym gadają
i możecie w każdej chwili się z nimi skontaktować, a on z wami. I co jest najfajniejsze, on ma swoją kartę SIM, nie potrzebuje współgrać z telefonem, więc dziecko nie musi mieć telefonu przy sobie, a zegarek zawsze ma na ręku. Dobra, a to zobacz, bo to tak wygląda jak... Nie no, tam by nie poszli, przecież no nie. To nie jest park. Nie, oni są ewidentnie w parku, gdzie są liści. Dobra, no. Ostatnia próba. Szukamy teraz, włączamy widok satelitarny. O kurde, widok satelitarny. No to od razu ich znajdziemy. Poczekaj, czekaj, zobaczymy. Już 14.40 wybiła. Chowamy się 14 godzin i 40 minut. Gdzie to jest? Czekaj. To jest gdzieś przy... A gdzie jest? Nie, tam? To jest tutaj. To jest gdzieś tu. No mówiłem, że to jest tutaj. I oni są tam z boku. Zabaj no, wszystko, dobra. Szybko. Szybko. Ale gdzie tam? A ty! Ty, jesteśmy gdzieś bardzo blisko. Nie, nie jesteśmy. My jesteśmy tu. A nie, to jesteśmy my. Zobacz, oni są gdzieś tu. A my jesteśmy tu. My jesteśmy z drugiej strony. Jak tu? My jesteśmy tymi niebieskimi? Tymi niebieskimi. Oni są z drugiej strony. Oni są przy basenie. Przecież to jest basen. Tam są. Jeszcze nie zdążymy. No to przegraliśmy. Czekaj, jeszcze to powiem, bo gdzieś taka jest opcja, że można się... To nie pamiętam, jak to się robi. O, nawigację. Włączymy nawigację. Czyli przełącza nas, szukam najlepszej trasy, ale nie autem. Ej. Nie wiem, czy widzicie, będziecie widzieli ten fragment, ale ja mówiłem, żebyśmy poszli na drugą stronę parku. No mówiłeś. A to by mogą nas tam zauważyć. Coś ty tam są drzewa. A... Idziemy w dobrym kierunku. Widzisz? Aha. Dobra. Tam jeszcze daleka droga przed nami. Zadzwonimy teraz do Olka. Powiedzieć mu, że wygrał. No. Ale żeby się nie schował i zobaczymy, czy GPS nas do niego doprowadzi. No. O, tata dzwoni. Chyba wygraliśmy. Halo. Oluś, chciałem ci powiedzieć, że wygrałeś 5 dych, bo 15 minut minęło. Byliśmy z drugiej strony parku, nie wychodźcie, bo teraz uruchomiliśmy GPS-a, żeby sprawdzić, czy to działa i czy cię znajdziemy, ok? Biegliśmy do ciebie, ale nic to nie dało. Niestety jesteś zwycięzcą, od tej pory nigdy więcej nie chowa się z mamą. Fiona! Jesteśmy za dobrym duetem. Gdzieś tu przy tym budynku był, wiesz? No. Pokaż tam, w piasku. Tam i tak nic nie widać. No, bo ten park się dzieli na takie dwie części. Jedna taka duża, druga taka trochę mniejsza i oddziela je ulica. Ja mówiłem, żeby iść na tę mniejszą stronę. Nie, bo on sam. Ale musimy przejść przez ten no. Basen jest tam. Oni są gdzieś przy basenie chyba. No. Jeszcze tak. Dla pieszych nie ma, bo tutaj jak widzicie remontują. O, kieruj się nazad. Lecimy. A no widać już. Nie wiem, czy będziecie widzieli stąd, ale widać tam już te kraty, które nam pokazali na kamerce. To są kraty do basenu promienistych. No. Ja głównie tędy nie chodzę, więc... A, jedyne... jest ten murek. Szczerze myślałem, że tym GPS-em nas rozwalą. A jakby wykorzystali wcześniej. No właśnie. Tak, bo my jesteśmy tu przy tych blokach, mhm. A oni są za basenem. Tutaj, zobaczcie. Ojej, gdzie oni się schowali? Oni przyszli. Tutaj są te kraty, co na kamerce nam pokazali. No niestety. Kurde. Gdyby pokazali ten plac zabaw, to byśmy od razu wiedzieli, gdzie jest. Tak jest. Dobra, chodź, przyspieszymy. Już tu był bardzo blisko. Ale no, może za tymi krzakami, czy albo w tych krzakach. O, coś tam niebieskiego widzę. W tym krzaku. Ten? Mhm. A co niebieskie? Nie pamiętam twojego największego... Twoją największą reakcję taką.
pamiętasz tamte coś, co w Zanzibaru byli tacy kolesi, co tańczyli z obrazami? Co mi składali życzenia? Tak, z Zanzibaru. I ty myślałeś, że to wstawione na początku, no, bo oni na początku tak. Nic nie mówili, no. Tylko śpiewali. Myślałam tak, nie wiedziałam, że oni naprawdę... Nie wiem, ale coś niebieskiego tam było. Ja mi gdzieś tutaj muszę być. No. O nie, jak nas prankowali i się przynieśli. Ich tutaj, stópki. Zobaczcie na tym, stópki. Idealnie, są stópki. Brawo wy! Chodźcie, wychodźcie. Chodźcie. Ale to zrobiliście, nie znaleźliśmy. Jakbym szukał bez tego, to w ogóle nie widzimy. Do jutra byśmy właśnie znaleźli. Nie, no to, ja myślę, że białe buty mieliście. To was zobaczyłem, jak jesteśmy tutaj. Ale zobacz, idealnie, no prawie idealnie, zobaczcie, punkt na chodź. No. Brawo wy, brawo mama, dobra robota. My biegaliśmy, zmęczyliśmy się. No co, no wygrałeś. Zaproś wszystkich na stronę Garnet, bo te zegarki jednak pomagają znaleźć dzieci, jakby się zgubiły. Jakie mamy hasło, pamiętasz, że 20% na jakie hasło? Olek 20. Olus 20, nie Olek. Olus 20. Tak, Olusiu. Zdobywasz 5 dych, mam nadzieję, że mamie też odpalisz. Artefakt od Kowala. Artefakt od Kowala. Dzięki i mam nadzieję, że wam się podobało. Jak chcecie więcej takich odcinków, to wbijajcie do nas, zostawiajcie tak, sobie i łapeczki. Chcecie więcej. No, i buziaczki, to było dobre. Brawo wy. Siona. Dziękuję. Pa! Pa.